Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, kolejny odcinek z Euro i Copa America. Dzisiaj zaczynamy z nagrodami za Squad Battle z Player Pickiem, jeden z chyba czterech, 92+. I również oczywiście będą za chwilkę jeszcze nagrody za ligę weekendową. Ten odcinek będę nagrywał przez jakieś 3-4 dni, więc pewnie content będzie pokazywany co 2-3 minuty, troszeczkę inaczej, co gdzie, kiedy wyszło. Na ten moment zaczniemy sobie od nagród za Squad Battle, tak jak mówiłem, za Elite 1. Jest tu Player Pick Totsa. Jeden z czterech, 92+. I zobaczmy, co tutaj będzie. Czy będzie coś grywalnego? Oczywiście, że nie. Wszystkie duplikaty, tylko 92. Martin Pieto do klubu. I wczoraj, gdy to nagrywałem, w sobotę wyszło SBC powtarzalne dwóch zawodników 86+. Szkoda, bo wydaje mi się, że te paczki 85+, razy 5 były dużo lepsze od tych właśnie. I wyszło jeszcze SBC cotygodniowe 84+, razy 7. I też szkoda, że jest to tylko raz na tydzień, a nie raz dziennie. Więc zaczniemy sobie od paczki dwóch zawodników 86+, a później przejdziemy do omówienia contentu po tych paczkach. W pierwszej cross i manę, więc zaczynamy najgorzej jak się da, bo dwie najniżej ocenione karty, jakie można trafić w tej paczce. Także druga, 86+, Son i Arnold. I w trzeciej znowu najgorzej ocenione karty, jakie mogą być, więc jest fatalnie. Liczę, że dzisiaj dostaniemy jakieś większe w końcu SBC o jakąś paczkę, bo tego naprawdę brakuje w ostatnich tygodniach, mam wrażenie. Dobra, 84+, razy 7 stopowych narodowości i również bez karty specjalnej. Nie gadajcie, że nawet nie ma walkoutu w tej paczce, to jest niesamowite. Po prostu co oni zrobili z dropem w tym, podczas tego eventu, nie wierzę, naprawdę. Z nowych SBC jest Garnacho 96, jedna chyba z najwyżej ocenionych kart do tej pory w SBC i nie jest on jakoś bardzo drogi, bo jest skład 87, 88, 89 i 90, więc taki, praktycznie taki sam jak o Szabiego Simonsa, czyli jakieś 450-500 tysięcy. Wydaje mi się, że naprawdę dobra cena jak za kartę 96 z potencjałem na 99. I jeszcze dostaliśmy jedną kartę, Flashback 94 Perisset, nie wiem, czy tak się mawia. Też myślę, że całkiem ok. SBC składy 2, tylko 84 i 86. I na ten moment więcej nic w zakładce rozwoju nie ma. Te SBC, które miałem, już zrobiłem. Te 2 razy 86+, i 84+, razy 7. Mam nadzieję naprawdę, że content pójdzie troszeczkę do przodu, bo jest średnio od kilku dni, tak powiem szczerze. I dobra, słuchajcie, liga weekendowa skończona, więc teraz przechodzimy do odebrania nagród. Oczywiście już odebrałem, bo miałem 12-13 zwycięstw. Więc dwa player piki 94, dwa player piki euro 84+, i player piki 85+, które wyszły wczoraj, gdy to nagrywam. I prawdopodobnie jeszcze w tym odcinku będziemy mieli takie trzy, ale w zależności od tego, co uda się nam się trafić. I do tego jeszcze player pik z bohaterem 90+, od którego, słuchajcie sobie, zaczniemy. Zobaczymy, czy tutaj coś uda się trafić. Niestety same karty fantasy, bez kart tych nowych, najnowszych, gdzie można trafić m.in. Dynatale czy Captivie, ale ja już Captivie trafiłem wcześniej, więc najbardziej karta, której mi zależy, to jest właśnie Dynatale. Bombastor nie najgorsza, w SBC jest chyba za jakieś 250 czy 300 tysięcy, więc całkiem okej. Okay. Dobra, teraz dwa player piki euro 84+, których chyba nie da się trafić z tych kart euro, ale chociaż tyle, że jest walkout Bruno Fernandes, więc to na pewno się przyda. Drugi i również walkout Milinkovic Savic, więc nie najgorsze w sumie te player piki. Teraz te 85+ z SBC. Bez karty eventowej, ale jest Katoto 88. Drugi player pick 85+. Jest karta eventowa i jest to Bożenik 91, więc oczywiście bierzemy sobie tą kartę. I ostatni player pick 85. Niestety bez karty eventowej, ale chociaż tyle, że 88 po raz drugi. Nie najgorsze player piki. Dobra, i teraz to, co chyba najważniejsze, czyli dwa player piki Totsa 94, i zobaczmy, czy w końcu po dwóch miesiącach Totsów uda się trafić coś dobrego. Coś grywalnego. W końcu jest dobrze. Nie jest fantastycznie, bo ta karta w tym momencie już jest warta jakieś 150-200 tysięcy, ale była ona warta jakieś 2 miliony chyba, czy 3 nawet, podczas gdy była pierwszy raz w paczkach. James 97. Gdybym miał ją wcześniej, tydzień temu, prawdopodobnie bym spróbował na 12 zwycięstw właśnie składem angielskim, ale brakowało mi dwójki napastników właśnie z tego składu, więc nie zdecydowałem się. Drugi player pick 94. Co będzie tutaj? Same duplikaty. I kartę de mini wrzuciłem do pierwszego zespołu z player picka 90+, którego za chwilkę sobie również otworzymy. I jeżeli chodzi o nowe SBC, chyba nowego nic się nie pojawiło od poprzedniego momentu, gdy nagrywałem. Nie, jest Guler 95, i ale w sumie ten odcinek widzicie, gdy ten SBC już jest nieaktywny. Chociaż nie, jest na 6 dni. Myślałem, że on jest, dzisiaj się kończy równo z meczem, gdy Turcja będzie grała. Fajne SBC, 95 overalla. Raczej upgrade'u nie będzie, może jeden. 88, 86, jakieś 200 tysięcy. Myślę, że naprawdę SBC fajne dla fanów Realu Madryt. Myślę, że
warto zrobić. Okej, także przechodzimy teraz do paczek jeszcze za ligę weekendową i paczek z upgrade'ów, które były podczas ostatnich dwóch czy trzech dni. Zaczniemy jeszcze od wymiennej paczki trzech zawodników 85 plus za ligę weekendową i jest karta eventowa. Proszę, żeby było coś dobrego, coś co bym mógł sprzedać. Środkę pomocnik z Barcelony, więc to będzie Pedri prawdopodobnie? Tak jest. A kto, jeżeli chodzi o kartę eventową? Boże, niestety. No ale zawsze, to 20 tysięcy. I zostało nam już tylko 6 paczek, jak widzieliście, były one naprawdę bardzo dobre, wszystkie zostały już tylko te dwóch zawodników 86+, niestety w poprzednich nic kompletnie nie było. Po raz kolejny, tutaj Argentyna, napastnik i będzie to niestety duplikat Martineza, z którym za bardzo nie mam co zrobić. I Katoto. Zostały już tylko 3 paczki dwóch zawodników 86+, i jest w końcu karta eventowa, Hiszpania, bramkarz, więc to będzie i Panios. A kto, jeżeli chodzi o kartę eventową? Czy będzie w końcu coś dobrego? Coś, co mógłbym używać? Chyba nie. Mikał Tadze. Tylko Mikał Tadze i ten Słowak, którego wcześniej trafiłem. Innych kart nie da się trafić. I dobra, słuchajcie, zrobiłem drugiego Pika 90+, z bohaterem. Zobaczmy, co będzie tutaj. Czy coś grywalnego? Niestety nie. Jest jeszcze gorzej, jest tragicznie. To jest najgorszy player pick, jaki widziałem. Okej, słuchajcie, ostatnia paczka do zawodników 86+, i później pewnie jeszcze content z wtorku 19. Zobaczymy, co dostajemy za 2 godziny, jak to nagrywam. Mam nadzieję, że w końcu będzie coś fajnego, chociaż nie sądzę, żeby było coś nowego, tylko to, co było w poprzednich tygodniach, po raz kolejny, opublikowane przez EA. Dobra, dwóch zawodników 86+, czy coś będzie? Oczywiście, że nie. I okej, słuchajcie, mamy środę, czyli dzień, w którym wypuszczam ten odcinek, i wczoraj dostaliśmy w końcu jakieś nowe SBC. I jest to paczka 92+, z festiwalu futbolu. I ja, jak już widzicie, to przed chwilą zrobiłem. To jest potrzebny kosz chyba 85-84 ocena. I do tego jest jeszcze ulepszenie Team 1090+. Niestety również jest to raz na tydzień, a nie raz dziennie. Szkoda. I z nowych SBC jest środkowy obrońca z Tottenhamu Van de Ven, 94 overalla. Też wygląda całkiem ok. Myślę, że jeżeli komuś brakuje środkowego obrońcy z Holandii czy z Premier League, to myślę, że warto sobie zrobić. Nie jest on jakoś bardzo drogi, jakieś 250 tysięcy chyba. Dobra, także to jest tyle. Jeżeli chodzi o content, także przejdźmy już do player picków 85+, które zostawiłem sobie jeszcze z poprzedniego dnia. I chyba tam jest, nie wiem, 3 czy 4 player picki nowe, które są, czyli 81+, i tym razem są to jeden z czterech, a nie jeden z trzech, jak to było w poprzednich tygodniach, a może nawet miesiącach. Także zobaczmy, czy tutaj uda się coś trafić. Mam nadzieję chociaż, że jedna karta eventowa tutaj będzie. 88 Osimhen, także weźmiemy sobie go i wrzucimy to po prostu wymiany. 88. Ostatni 81+, bez karty eventowej, ale 89 Alisson, więc całkiem dobre player picki, te 81+, i 385+. Pierwszy z nich jest tragiczny. Drugi z nich, oby był lepszy. 88 Ederson. I ostatni 85, bez karty eventowej, 88 Osimhen znowu, także weźmiemy sobie, a niech będzie ten Osimhen, w sumie wrzucimy go znowu do tego, do tej wymiany 88+. Dobra, te paczki sobie za upgrade'u otworzę poza odcinkiem, jak ktoś będzie, to wam pokażę po prostu w kolejnym. A teraz niech będą jeszcze paczki te z dwoma zawodnikami 86+, i później przejdziemy już do tej paczki z aktualnego SBC, który jest pewnie w tytule odcinka. Także dwóch zawodników 86+, dwie takie otworzymy. Niestety w pierwszej bez karty eventowej jest Modric i Griezmann, i przejdźmy do drugiej. Czy będzie coś eventowego? Niestety nie. I możemy przejść do paczki z gwarancją. To co 90+, szczerze to się nie spodziewam, że będzie coś dobrego. Są Niemcy, SO, i będzie to pewnie... Nie, myślę, że będzie Tach, a jest... Nie pamiętam, kto to jest, szczerze mówiąc. Anton. Jeszcze gorzej. Plus taki, że go nie miałem. Także jak możecie, zostawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie i piszcie, co wam udało się trafić w tej paczce 92+. A za 2-3 dni widzimy się w drugim tygodniu kart Make Your Mark, i będą one, z tego co widziałem w przeciekach, troszeczkę lepsze chyba od tego pierwszego zestawu, więc zobaczymy. 92+, Path to Glory, zobaczmy, co uda się trafić. Jest Polska, lewy pomocnik, jest to Zalewski. No cóż, także to tyle i widzimy się za 2-3 dni w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.